Hej, cześć, witajcie z tej strony Vespar. Witam was bardzo serdecznie już w drugim odcinku z Giereczki Reus. No i słuchajcie, dzisiaj mamy drugą erę, czyli zapewne jakąś drugą część naszego tutorialu. No to co, no to zagłębimy się bezwzwłocznie w naszą planetkę, którą sobie obracam. No i tak, tutaj mam jakieś pierdzieliki. Szczerze mówiąc, już drugą erę przeszedłem. Nawet wam powiem, że nagrałem, ale nie wyszło mi to tak, jakbym sobie tego życzył, więc dlatego przejdziemy ją jeszcze raz. Mam nadzieję, że fajnie. Dobra. Więc tak. Jedziemy. Więc tak, musimy sobie zrobić las. Musimy sobie zrobić, że tak się wyrażę, oceanik. Dobra. Się cały czas powiększa. Nie wiem do ilu. Okej. Okay. No, a ty sobie zrobisz tutaj lasek. Jej, jak słodko. Okej. Okay. Następnym krokiem jest posadzenie żarcia. Damy sobie gdzieś tak tutaj. Oh yeah! No i tak, posadziliśmy sobie jedzonko. Jak widzicie, pojawił nam się tutaj już jakiś pierwszy typ z jakimś osłem, albo whatever is this. I tak, mam już wioskę. Tutaj mamy dane wioski, symbiozy, transmutacje i jakieś poprawki. Ogólnie to jest tak. Wioska jest ograniczona jakby liczbą żywności i im więcej mamy tej żywności, tym jest wioska większa, lepsza i tak dalej. Oczywiście musimy poczekać, aż ludki sobie wezmą i nazbierają. Jak mamy w queście, musimy jeszcze więcej posadzić. Nie ma problemu. Może tu. Czemu nie? Dobra. No, i tak, musimy znowu poczekać, tym razem ma się nam napełnić do 9, wskaźnik, że tak się wyrażę, żarcia, a tutaj już widzicie, wioskowi cieszą jabłcunga, jest im bardzo miło i przyjemnie i dyskutują o jabłkach, bananach i w ogóle, chyba, ten chce mięso, mięso. No i tak na razie wygląda nasza planetka. Nie jest to jakaś rewelacja, ale lajtowo, damy radę. Musimy sobie chwileczkę poczekać. No. Bardzo fajnie to wszystko wygląda, jest takie sympatyczne. A powiem wam, że jeszcze nie zdołałem sprawdzić na netbooku, czy ta gra faktycznie ma takie wymagania, jakie mówią twórcy, czyli kurczę, kartę graficzną 1 giga, 4 giga RAMu. No powiem wam, że jakoś mi normalnie gra przy nagrywaniu śmiga w 100 FPS-ach, nawet jak tak sobie szuram tak bardzo mocno. Więc wydaje mi się, że nawet mój biedny netbook to, chociaż może tego nie uciągnąć, bo on jest taki zarąbisty, że jeżeli coś myślisz, że tam pójdzie, to nie pójdzie. Jeżeli myślisz, że coś tam nie pójdzie, to pójdzie, tak na przekór, wiecie. Przykład. Laguje się CS1.6, a GTA San Andreas działa w miarę sprawnie. No to jest po prostu fuck logic. Więc wytestuję to na następny raz i dam wam znać mniej więcej o takich wymaganiach. Jeżeli, powiem wam, że jeżeli to pójdzie na netbooku, to na wszystkim to pójdzie. Well done! Tak, tu są jakieś ganary. W każdym razie, tutaj w tym tutorialu teraz chodzi o to, że każda wioska ma jakąś swoją specjalizację. I tak,
Teraz musimy tym przejść sobie gdzieś tak tutaj. Nie możemy. Nie, zrobimy to inaczej. Właśnie tego się obawiałem. No nie szkodzi, zróbmy to tutaj. Yeah! No i tak, tutaj mamy, o ile się nie mylę, pierwszą taką symbiozę. Pojawiły nam się tutaj kurki. I tak, pojawił nam się też, jak widzicie, więcej i więcej jedzenia. Już mamy limit 18 mniej więcej. Mamy chickeny, tak? Tutaj, o, widzicie, jakiś sobie biega, coś tutaj, jakiś chicken sobie zapierdziela bardzo zacnie. No i tak, tutaj to mamy przede wszystkim. Foodie News, Mushroom Eaters. Czyli tak, zjadacze grzybów i tu jest plus 15 jedzenia, czyli musimy zapewne zaczekać, aż osiągnie 15, nasz wskaźnik żarcia. I to przypuszczam, że mniej więcej o to chodzi. O, jeszcze jedno, no. No dawaj, wierzymy w ciebie, wszyscy trzymają kciuki. Trzymacie kciuki, no nie? No, ja wiedziałem, że trzymacie kciuki. Kto by nie trzymał? No i co, jest 15. Shit happens, a może to ma być 15, więcej niż 15, nie wiem. Większe lub równe? Dajcie mi przeczytać. Czekajcie, bo teraz się zastanawiam. Fuck logic, no. Może posadzimy to tutaj? No nie wiem, byłem święcie przekonany, że... Yeah! O to chodziło. Tak jest. Patrzcie, tańczą! Tak, to jest nasz taki główny ambasador, który umożliwia sterowanie innymi olbrzymami i pomaga nam w różnych takich pierdzielikach. Znaczy, przede wszystkim odblokowuje jakieś tam dodatkowe umiejętności w jakimś olbrzymie. W tym przypadku będziemy musieli właśnie na Malphite'a sobie wrzucić tego naszego ambasadora. O, tak jest. O, jak widzicie, już pojawiły nam się skille. Miałem dać minerały w wiosce. Tak jest. No, jak widzicie, ten tutorial jest w miarę taki lightowy. Tak, weźmiemy sobie Malphite'a i zrobimy górę. Mamy zrobić pustynię, więc od razu będziecie wiedzieli, jak zrobić pustynię. Ten to jak chodzi, to aż się cała planeta trzęsie. Tylko zobaczcie, nie ma innych gwiazdek, to jest takie smutne. Kio! Dawaj! Brawo! Yeah! Idziemy dalej. Rozumiem. Czyli mamy teraz wziąć sobie właśnie tego morskiego olbrzyma i gdzieś tutaj zaplejsować. Animale, czyli zwierzęta. Sorka, że ja tak troszeczkę jakby kaleczę, ale wiecie, to jest takie tłumaczenie w biegu,
To wymaga praktyki, naprawdę. No, to się tak tylko może wydawać. Patrzcie, jakieś takie szczury. Takie tchórzo skoczki. Yeah! Mamy wioskę. No i co z nią? O. Oni mają specjalizację taką. Tak, teraz musimy sobie wziąć tego typa i zrobić im też tutaj jakieś żarcie, nie? Przypuszczam, że tutaj, bo od razu odkryjemy sobie jakąś nową symbiozę. Ten niech się przesunie może tutaj, niech ich pilnuje, bo nie wiadomo, co im do głowy szczeli jeszcze. O. O. Jakże niewiarygodnie smutna buzia. Okej, wiem, co miałem zrobić. Miałem zrobić to, czyli minerały. Mój błąd. Jak to jest, jak się nie doczyta? Yeah! Tak jest. I właśnie to jest na pustyni, z tego co się tutaj orientuję, to są właśnie jakieś takie górnicze narody. Oni wydobywają kwarc. Czyli może kiedyś będą robić procesory. Taka moja anegdotka. Wiem, bardzo śmieszne to było. Patrzcie. Jak widzicie, tutaj jakiś będzie zasuwał. Zaraz. O, ciśnie jakiś. Kurczaki, ziemniaki. Okej. Nic dodać, nic mówić. No i jak widzicie, bardzo fajna jest ta gierka, sympatyczna, taka na spokojnie, nie ma tutaj na razie podkreślam, żadnych akcji, potem będą akcje, o tak. Jak będą albo atakowały te ludziki małe naszych olbrzymów, albo jak nasze olbrzymy będą atakowały tych ludzików, to już wszystko zależy od nas. O, jak widzicie, przekształci to już w kopalnię, no i super. Mamy pozwolić im skończyć projekt, czyli plus 8 minerałów. O, widzieliście tą akcję tutaj? Czekajcie moment, bo ktoś mi do drzwi. Przepraszam was bardzo, ale kurczaki, wyszło mi więcej czasu niż myślałem. Ojej, zimno. Puc, piździ. O, zobaczcie, aż tutaj się gdzieś dokopał. Hardkorowo. Tutaj też gdzieś są te minerały, ale to tym ludziom nie jest do szczęścia potrzebne. Aha, no i musimy poczekać jeszcze, aż jednego minerała zbiorą. Albo więcej. Zobaczymy, jak ci się tutaj rozwijają. No, są szczęśliwi. Prawie już mają na fulla ten żarcie. O, ci już mają. Czemu jest zimno na pustyni? No bez jaj. Nie, czekajcie, to jest jakiś tip. Use right combination of quartzes. Już wiem, co mam zrobić.
musimy stworzyć właściwą symbiozę. Tylko, że cholera jasna, nie mam za to na bardzo miejsca. No niech będzie tutaj, niech stracę. No. Albo jestem głupi, albo nienormalny. No. Excellent work. No i dziękuję, to była era druga. To widzimy się w następnym odcinku w erze trzeciej, a potem wyruszamy w nieznaną podróż. Na razie, dzięki za obejrzenie. Mianso!